Witam w Kuchni Pełnej Naparzanych, witam w tym specjalnym dniu, który raz my już wspólnie obchodzimy święta, nie pamiętam, ale trzeci, czwarty, nie pamiętam, czy w pierwszym roku prowadzenia kanału nakręciłem odcinek taki świąteczny, chyba nie, ale od tej pory staram się tą tradycję co roku podtrzymywać i w tym roku jest nie inaczej. I też tradycyjnie przywitam się z Wami i wypiję Wasze zdrowie piwem marki Kormoran, Warmińskie Rewolucje. A zatem otwieramy buteleczkę i Wasze zdrowie i oczywiście przede wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji świąt. W tym odcinku świątecznym troszeczkę sobie pogadamy. No, zazwyczaj te odcinki mają taki raczej charakter luźny i niezobowiązujący. I tak też będzie tym razem. I dzisiaj chciałbym Wam poopowiadać o moich ulubionych kanałach na YouTubie związanych z naszym ulubionym hobby. Przy czym podkreślam, że będę opowiadał dzisiaj o kanałach anglojęzycznych. Nie będę mówił o kanałach polskich. Nie dlatego, że ich nie oglądam, wręcz przeciwnie, oczywiście, że je oglądam, ale dlatego, że część tych kanałów to są znajomi. Z niektórymi nawet znamy się osobiście, spotkaliśmy się na Pixel Heaven, z innymi znamy się korespondencyjnie. Niemniej są to znajomi i troszeczkę, ponieważ no, będę o tych kanałach opowiadał tutaj w pewnej kolejności, troszeczkę czułbym się tak jakby niezręcznie, gdybym któregoś z nich stawiał wyżej niż pozostałego. To trochę tak jak, wiecie, jak pytanie głupiej cioci do dziecka, kogo bardziej kochasz, mamusia czy tatusia. To troszeczkę tak, właśnie nie chciałbym, żeby to miało taki charakter, bardziej lubisz ten kanał, czy bardziej lubisz ten kanał. A jeszcze nie daj Boże, bym zapomniał wspomnieć o którymś, to byłoby bardzo niezręczne. Dlatego na wszelki wypadek skupię się po prostu na... Będę opowiadał wyłącznie o kanałach anglojęzycznych, o kanałach, których właścicieli nie znam, nigdy z nimi nie korespondowałem i raczej niewielka jest szansa, bym kiedykolwiek któregoś z nich poznał. Dzięki temu uda się uniknąć jakiejś takiej właśnie potencjalnej niezręczności. Opowiem o tych kanałach w takiej kolejności od największego, najbardziej popularnego, mającego najwięcej subskrybentów, aż po taki najbardziej niszowy. Więc na pierwszym miejscu jest kanał, który ma zarówno najwięcej subskrybentów, jest też, wydaje mi się, chyba najstarszy. Nie sprawdzałem tego, nie robiłem żadnego researchu przed nakręceniem tego odcinka, ale tak trochę idę na żywioł. Także wydaje mi się, że ma chyba najwięcej subskrybentów ze wszystkich tych kanałów, o których mówię i jest chyba najstarszy, został założony najdawniej. Tym kanałem jest LGR, prowadzony przez Amerykanina, który się nazywa Clint Basinger, czy Basinger. Ten kanał, to jest pierwszy kanał, jaki z tej listy, o której dzisiaj będę opowiadał, to jest pierwszy kanał, który ja zasubskrybowałem. I Clint był, myślę, jedną z pierwszych osób, jednym z pierwszych youtuberów, który poruszał właśnie taką tematykę, która jest nam dzisiaj bliska, która dzisiaj jest czymś takim bardzo, powiedziałbym, wręcz mainstreamowym. No, mamy liczne portale, mamy nawet prasę papierową poświęconą temu zagadnieniu właśnie retro komputerów, retro gier, retro takiej no, jakby starej rozrywki z lat 90., 80. Wtedy, gdy on swój kanał zakładał, było to jeszcze nadal, była to nadal rzecz taka niszowa. Nie było to hobby jakoś tam specjalnie popularne, także on był takim troszeczkę jakby dziwnym geekiem, który prowadził kanał o dziwnych, starych komputerach. Między innymi na przykład to chyba zacząłem go subskrybować, gdy trafiłem na jego odcinek o Amidze. Nakręcony, nie wiem, kilkanaście lat temu. Musiałbym sprawdzić dokładnie, kiedy to było, ale myślę, że z 10 lat temu co najmniej. Kanał Clinta, pomijając fakt, iż ma ponad tysiąc razy więcej subskrybentów niż ja, nie o tysiąc więcej, tylko tysiąc razy więcej, to pomijając ten skromny fakt, to myślę, że jest prawdopodobnie najbardziej zbliżony do mojego kanału, jeśli chodzi o tematykę, albo raczej powinienem powiedzieć odwrotnie, to ja staram się właśnie upodobnić mój kanał do tego, co on prowadzi. Może kto wie, też kiedyś będę miał milion subskrybentów, i to dzięki Wam, także dziękuję przy okazji, z góry. Właśnie tematyka, którą on porusza, to jest z jednej strony gry, zazwyczaj gry retro,
który poświęca sporo czasu, aczkolwiek też nie skupia się w całości na nich. To nie jest kanał poświęcony wyłącznie na przykład let's playom. Z drugiej strony retro komputerki. Clint jest miłośnikiem maszyn takich DOS-owych, starych PC-tów, jakichś 486, nawet jeszcze starszych, ale też troszeczkę nowszych. W każdym razie maszyn z okresu lat 90. I nieraz na swoim kanale na przykład buduje zupełnie nowe, jakieś ciekawe takie maszynki. Nie ukrywam, że szereg jego właśnie odcinków, szereg jego nagrań stanowiło bezpośrednią inspirację dla nakręcenia jakichś tam odcinków przeze mnie. I z tymi odcinkami oczywiście wiąże się cały jakiś tam projekt, taki jak na przykład Strucel, czyli ten stary PC, którego zamknąłem w nowoczesnej ATX-owej obudowie. Clint ma taki specyficzny, taki bardzo, powiedziałbym, stonowane poczucie humoru, które tam się gdzieniegdzie prześlizguje i ma taki ogólnie bardzo taki sympatyczny charakter, aczkolwiek niewątpliwie no, jest geekiem. Przejdźmy teraz do kolejnego z moich ulubionych kanałów. To jest słynny The 8-Bit Guy, czyli Dave Murray. To jest jeden z bardziej kreatywnych, jeden z bardziej pracowitych youtuberów, jakich w ogóle znam. To jest Teksańczyk. Facet koło tak, no, starszy ode mnie, tak. O ile Clint z kanału LGR, myślę, że jest troszeczkę parę lat ode mnie młodszy. On kiedyś chyba nawet dokładnie mówił, który jest rocznik, jest troszeczkę ode mnie młodszy. O tyle David jest zdecydowanie starszy. Myślę, że nie wiem, co najmniej 5 lat różnicy. Ma żonę, ma chyba dorosłą córkę. David jest Teksańczykiem, który bardzo lubi odrestaurowywać stare komputery i robi to perfekcyjnie. Robi to w sposób niezwykle drobiazgowy i niezwykle skuteczny przede wszystkim, ale oprócz tego też jest utalentowany programistą i między innymi bardzo często na przykład do jakichś swoich domowych potrzeb pisze całkiem własne nowe oprogramowanie, na przykład na jakieś stare platformy, zapomniane już, ale też jego autorstwem ukazało się kilka gier. Jedna z nich została wydana jak najbardziej oficjalnie i tutaj taki mały spoiler. Być może ta gra ukaże się za jakiś czas na antenie kuchni, kto wie, może, a może nie, a może, zobaczymy. Także tutaj pilnujcie swoich subskrypcji tego kanału. Co jeszcze mogę powiedzieć o Davidzie? On ma dużo takich podobnych zainteresowań do mnie. Na przykład lubi też motoryzację, fascynuje go motoryzacja taka nowoczesna, elektryczna. On był jednym z pierwszych youtuberów, o których znam, który sporządził, nazwijmy to, recenzję BMW i3. Davida do tego stopnia, jego kanał do tego stopnia cenię, że nawet przetłumaczyłem niektóre z jego odcinków na polski, to znaczy dokonałem translacji napisów. Dobrze, przechodzimy do kolejnego kanału. Tym razem ze Stanów przenosimy się do słonecznej Wielkiej Brytanii. Słowo słoneczne i Wielka Brytania raczej tak do siebie nie pasują. Niejaki Techmon, czyli Matt Taylor. To jest kanał troszeczkę inny od tych pozostałych. To jest gościu, który nie jest retro gamerem, który nie buduje retro komputerów, aczkolwiek on z pewnością pamięta tamte czasy i kilka odcinków nagrał o jakichś starych maszynkach. Wiem, że na przykład nakręcił kiedyś parę lat temu odcinek o Vectrexie. Chyba też kiedyś coś to około 64 nakręcił. Jego specjalizacją jest sprzęt audio-wideo z naciskiem na audio, ale wideo trochę też. Stary, podkreślam, stary sprzęt i jego odcinki bardzo często, one mają z reguły dosyć podobną formułę. Opowiada o na przykład jakimś zapomnianym formacie, jakimś zapomnianym nośniku danych, jakiejś dziwnej odmianie kasety magnetofonowej albo jakimś dziwnym nośniku optycznym, nośniku muzycznym wykorzystującym technologię optyczną, o którym dawno wszyscy zapomnieli. Wynajduje właśnie jakiś taki ciekawy format, potem wynajduje urządzenie, na którym można ten format odtwarzać, gdzieś tam w jakichś czeluściach eBaya nieraz sprowadza z drugiego końca świata, sprzęt zazwyczaj w stanie niesprawnym, po czym właśnie wspólnie tak jakby z widzem w trakcie swoich odcinków ten sprzęt
odnawia, odbudowuje, przywraca do świetności i potem demonstruje jego działanie, a w międzyczasie cały czas opowiada właśnie historię tego formatu. Ja dzięki niemu na przykład zapoznałem się bliżej z takimi formatami czy technologiami, o których miałem bardzo niewiele, o których widziałem bardzo niewiele, takich jak na przykład DCC, czyli taka kaseta cyfrowo-analogowa, o ośmiościeżkowcach, o formacie, który w Polsce był bardzo mało rozpowszechniony, nie wiem czy w ogóle był znany, natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych był bardzo popularny, zanim został wyparty przez kasety magnetofonowe. To był także bardzo wartościowy, bardzo też wpływowy kanał. Matt jest takim, powiedzmy, influencerem do tego stopnia, że nawet zdefiniowano takie coś jak efekt Tecmona, który polega na tym, że ilekroć on opowiada o jakimś sprzęcie na swoim kanale, to ceny tego właśnie typu sprzętów na eBayu od razu wzrastają. No, facet ma 1 000 000 subskrybentów, no to jest 1 000 000 potencjalnych klientów. Dobrze, teraz z kolei przeskakujemy na jeszcze inny koniec świata, do Australii, do niejakiego Modern Vintage Gamera. Facet ma nazwisko, tutaj sobie zapisałem, Dimitris Giannakis, no, najwyraźniej greckiego pochodzenia, niemniej no, Australijczyk. To jest kanał, który, no, jak sama nazwa wskazuje, jest to facet, który się interesuje retro gamingiem, aczkolwiek robi to w takim nowoczesnym wydaniu, bardzo często za pomocą emulacji. I on między innymi opowiada właśnie, jak emulować różne stare platformy, czy nawet jakieś pojedyncze tytuły na współczesnym sprzęcie. Sporo czasu też poświęca na przykład zjawisku czy zagadnieniu homebrew, czyli tworzenia własnego autorskiego oprogramowania na platformy, które nie są otwarte, które nie akceptują oprogramowania niepochodzącego bezpośrednio z oficjalnej biblioteki. Przykładem tutaj na przykład mogą być konsole Nintendo. Dimitri zresztą miał problem z tym, ponieważ Nintendo kiedyś go osobiście no, jakby zaatakowało. To nie wiem, czy to nie był przypadkiem odcinek dotyczący właśnie hakowania Switcha, jak zdemontować te programowe zabezpieczenia Switcha po to, żeby można było na nim uruchamiać homebrew. I Nintendo chyba wystąpiło do YouTube'a o zdjęcie, tak mi się wydaje, że to był ten odcinek właśnie, o zdjęcie tego odcinka. Nawet nie wiem, czy przypadkiem wręcz nie zablokowania całego kanału, co spotkało się z bardzo dużym odzewem ludzi z tego środowiska i nawet trafiło do mainstreamu. Ja myślę, że ostatecznie sprawa się dobrze skończyła, no bo chyba to wideo musiał zdjąć, ale generalnie kanał no, jakby odzyskał i może go nadal prowadzić, no, oczywiście pomny pewnych doświadczeń. A myślę, że to dodatkowe takie publicity, to, że sprawa trafiła aż do mainstreamu, myślę, że dodało mu tam na pewno sporą liczbę subskrybentów. I teraz tak, te trzy pierwsze kanały, o których powiedziałem, to są giganci YouTube'a, to są kanały mające powyżej 1 000 000 subskrybentów. Modern Vintage Gamer ma mniej więcej połowę tego, około 500 000. No i teraz przechodzimy do takich troszeczkę bardziej, odrobinkę nieco bardziej niszowych, aczkolwiek nadal też popularnych kanałów. Wracamy na Wyspy Brytyjskie, do niejakiego Retro Man Cave'a, chociaż kanał ostatnio zmienił nazwę na RMC The Cave. Kanał prowadzi niejaki Neil Thomas. To jest Brytyjczyk, też na oko podejrzewam w moim wieku. Taki bardzo taki sympatycznej i takiej jowialnej osobowości. Myślę, że to musi być prywatnie bardzo, bardzo sympatyczny gość. To jest facet, który jest miłośnikiem Amigi, jest miłośnikiem ogólnie starych komputerów, ale dużo, jakby sporo miejsca w jego sercu zajmuje Amiga, o czym często powtarza. Nie wiem, kim on jest z zawodu, natomiast wiem, że jest bardzo sprawnym elektronikiem do tego stopnia, że na przykład zbudował całkowicie od podstaw, to znaczy zlutował sobie taki współczesny klon Amigi 500+, o ile się nie mylę. Nie pamiętam, jak się nazywa ten projekt, ale jest taki projekt, gdzie można nabyć sobie gotową płytę główną, do której wystarczy po prostu wlutować komponenty, albo nowe komponenty, albo ewentualnie jakieś stare, na przykład no, chipset Amigi, no wiadomo, że nie kupimy go nowego, trzeba go przelutować ze starej maszyny i w ten sposób można sobie zbudować zupełnie nową Amigę 500+. I on właśnie, jeden z ciekawszych projektów, jakich on się podjął, to właśnie budowa tego typu, tego komputera, który potem jeszcze w dodatku zamknął w bardzo ciekawej, też takiej limitowanej obudowie, tworząc jakby zupełnie nowy model Amigi. No to wymaga lutowania, no wymaga tak dużej ilości precyzyjnych elementów,
elementów wymaga na pewno wprawy. Jakoś dosłownie, co nie wiem, parę dni temu wrzucił odcinek, w którym dokonuje recappingu Amigi 600, czyli wymiany 600, przepraszam, czyli wymiany kondensatorów. 600 jest maszyną budowaną metodą montażu powierzchniowego. Ja absolutnie się w ogóle nie dotknąłbym do czegoś takiego, natomiast on bardzo prosto tak demonstruje, w jaki sposób można te kondensatory montowane powierzchniowo wymienić. Także jest sprawnym elektronikiem, zna się doskonale na właśnie takim aspekcie technicznym. I też dużo uwagi poświęca historii komputerów, historii naszego ulubionego hobby. Na jego kanale znajdziecie sporo ciekawych wywiadów, a nawet ostatnio wydał książkę. Ja wziąłem udział w kampanii kickstarterowej. Nawet jeszcze jej nie zdążyłem przeczytać, dostałem ją, nie wiem, tydzień temu pocztą, a w tej chwili akurat czytam co innego. Neil napisał książkę złożoną ze wspomnień właśnie ludzi związanych z branżą starych gier. Branżą gier, które obecnie są stare. Zapowiada się bardzo ciekawie, jego wywiady w postaci wideo są bardzo ciekawe, więc jestem przekonany, że książka też będzie bardzo wartościowa. Dobrze, kolejny kanał. Pozostajemy na Wyspach Brytyjskich. To jest Dan Wood z kanału Dan Wood. Dana prawdopodobnie kojarzycie. Myślę, że Dan jest jednym z popularnych. Jeżeli jesteście miłośnikami Amigi, to na pewno Dana kojarzycie. Dan, mimo iż jest z tych wszystkich youtuberów, o których wspomniałem, ma mniejszą liczbę subskrybentów, tak oscylująco w okolicach 50 tysięcy, to jednak jest jednym z większych popularyzatorów Amigi na YouTubie. Dan rzadko coś wrzuca. Pozostali youtuberzy to są w tej chwili już zawodowi youtuberzy. Oni zarabiają, utrzymują się ze swoich kanałów. Nie wiem, czy Neil, który ma około 100 tysięcy, chyba też mówił jakiś czas temu, że też już chyba w tej chwili jakby porzucił swoje dotychczasowe zajęcie i skupił się wyłącznie na działalności YouTube'owej jako główne źródło dochodu. Dan, mając 50 tysięcy subskrybentów, prawdopodobnie nie. Ja osobiście Danowi zawdzięczam sporo, ponieważ właśnie dzięki niemu ja postanowiłem powrócić do Amigi jako hobby. To on jakby swoimi odcinkami nakłonił mnie do tego, na przykład, żeby kupić te kilka uszkodzonych 600 i zbudować z nich jedną sprawną 600. To właśnie jego odcinek o Amidze 4000 jakby zachęcił mnie do tego, żeby sprzedać Amigę CD32, którą wtedy miałem, i za te pieniądze kupić, sprowadzić z Holandii Amigę 4000, które jest dzisiaj no, moim największym chyba takim skarbem, jeśli chodzi o moją kolekcję komputerów. Także no, Dana z pewnością znacie, więc co tam będę wam dużo mówił. No i wreszcie ostatni kanał, o którym dzisiaj opowiem. Kanał, który ma zaledwie niecałe 2000 subskrybentów. Istnieje tak naprawdę od dawna. To jest kanał założony wiele lat temu, ale dopiero od niedawna jakoś tak w miarę regularnie pojawia się tam content. Ten kanał nazywa się Amiga Love. Bardzo go polecam. O ile tamci youtuberzy, o których przed chwilą powiedziałem, myślę, że no nie zauważą, czy im, jeżeli im przybędzie jeden, czy ubędzie jeden subskrybent, o tyle Amiga Love, mający niecałe 2000, z pewnością zauważy. Także naprawdę was zachęcam, żebyście oprócz kuchni pełnej naparzanych subskrybowali również Amiga Love. To jest, no jak nazwa wskazuje, kanał faceta, który kocha Amigę, kanał poświęcony w całości Amidze. Kanał, który jest taki, to jest taki troszeczkę jakby gdzieś ukryty klejnot. Tam są naprawdę świetnie nakręcone, bardzo ciekawe odcinki. Jest na przykład odcinek, tutaj mam go teraz przed oczami, o takim specjalnym modelu Amigi, odmianie Amigi 1000, który był rozpowszechniany przed oficjalną premierą Amigi dla deweloperów, dla twórców oprogramowania, po to, żeby oni mogli już stworzyć coś na tę platformę przed jej oficjalną premierą, Amiga Development System. Development System, akcent na złą sylabę. Także unikatowy sprzęt, bardzo, bardzo trudny do zdobycia, oparty na Amidze 1000, tylko jeszcze jakby wcześniejszy. Świetna sprawa. Też pokazuje, demonstruje na swoim kanale, w jaki sposób praktyczny można wykorzystać amigowe oprogramowanie. Na przykład demonstruje, jak użył Deluxe Painta do stworzenia naprawdę imponującego, pięknego, takiej pięknej ilustracji nawiązującej do filmu Tron. Właśnie za pomocą Deluxe Painta i też jakiejś takiej wyjątkowo starej wersji, chyba w trójce. Bardzo ciekawy kanał, bardzo go polecam. Taki naprawdę no, zasługuje na to, żeby mieć znacznie większą popularność niż w tej chwili, także zapraszam, żebyście go
subskrybowali. No dobrze, my tutaj gadu, a tymczasem no, Wigilia, trzeba tutaj szykować choinkę, bombki, prezenty, barszcz, jakieś tam inne historie gotować. Także nie odrywam Was od obowiązków domowych, bo to jest, wiadomo, dzień zazwyczaj bardzo pracowity i bardzo taki zajęty w każdej rodzinie. No tak, w sumie. Więc jeżeli znaleźliście czas właśnie w Wigilię, żeby obejrzeć ten odcinek, to Wam dziękuję, że jakby wpuściliście mnie tutaj do swojego czasu, do swojego domu. A jeżeli nie, jeżeli oglądacie go w jakimś innym terminie, to też się cieszę, że oglądacie i że mam nadzieję, że miło spędziliście święta. I tego Wam właśnie życzę, żebyście po prostu byli zdrowi, no bo w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważna kwestia, żeby wszyscy Wasi bliscy byli w porządku, żeby Wam się wszystko w życiu układało jak należy, żeby ten świat zaczął podążać w trochę lepszym kierunku niż obecnie, żeby ten przyszły nadchodzący rok był lepszy no, od 2020, który był naprawdę no, koszmarny pod każdym względem, również dla mnie osobiście i dla mojej rodziny to był bardzo przykry rok. Także mam nadzieję, że ten kolejny będzie jednak lepszy. Tego życzę Wam, tego życzę sobie też oczywiście. Piję Wasze zdrowie znakomitym tutaj browarem Kormoran. I tyle. No, dziękuję. Wesołych świąt. Trzymajcie się.